Dydo, kto jest organizatorem i pomysłodawcą tego projektu? Organizujemy go razem z Kamieniańską Misją Pomocy Społecznej. Cały pomysł wypłynął z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. A kto może skorzystać z pomocy w ramach tego programu? Projekt cały jest skierowany dla mieszkańców dzielnicy Ursus, którzy mają problemy z płaceniem czynszu, posiadają zadłużenie czynszowe, posiadają nakazy eksmisji, nie radzą sobie z codziennymi problemami, potrzebują pomocy. A jak wysokie musi być zadłużenie czynszowe, żeby dana osoba dostała nakaz eksmisji? Nie ma tutaj, prawo nie zakłada żadnych progów odnośnie tego, jakie ma być to zadłużenie czynszowe. To zależy od tego, ile czasu to trwa, jak długo nie jest spłacane. Tak naprawdę spółdzielnie mieszkaniowe czy zakład gospodarowania nieruchomościami może skierować sprawę do sądu, jeśli osoba już zalega z płaceniem czynszu około 3 miesięcy. Mówiła Pani podczas tego spotkania, że zdarza się tak, że czasem przez kilkanaście lat ktoś ciągle pogłębia to zadłużenie swoje czynszowe i w dalszym ciągu nie jest eksmitowany. Czy może nam Pani podać przykład takiej osoby, która najdłużej zwlekała z zapłatą tego zaległego czynszu? Tak, mamy jedną taką rodzinę w projekcie, która ma tutaj zadłużenie około 100 tysięcy złotych. Problem też jest bardzo złożony, dlatego że są spadkobiercy w tym mieszkaniu, osoby nie potrafią ze sobą się porozumieć, nie potrafią spłacić, nie mają środków na to, żeby spłacić jedna strona, drugą stronę, żeby jeden właściciel pozostał w tym mieszkaniu, żeby wyprostować tą całą sprawę. A w jaki sposób mogą Państwo pomóc osobom zagrożonym bezdomnością? Tak naprawdę trudno jest powiedzieć, jak możemy pomóc, bo każda sprawa każdej rodziny jest inna. Nie znajdziemy... Oczywiście, ale mam na myśli tą pomoc specjalistów, o których mówiliśmy na spotkaniu. To powiem pokrótce tak, jeśli osoba się do nas zgłasza, rozmawia z pracownikiem socjalnym, który przeprowadza wywiad w miejscu zamieszkania, patrzy, w jakim obszarze potrzebuje dana rodzina pomocy. Jeśli potrzebuje rodzic do psychologa, potrzebuje, nie wiem, ojciec do prawnika, także wszystkie osoby są po kolei kierowane do specjalistów, aby ci dogłębnie zbadali tą sytuację, sprawdzili płaszczyzny, na których można te problemy zniwelować. A gdybyśmy podsumowały projekt, właściwie to, co do tej pory udało się w ramach tego projektu zrealizować, to mogłaby Pani pokrótce nam opowiedzieć, jak udało się tym osobom pomóc? Pomogliśmy im przez wprowadzenie tych specjalistów i taką profesjonalną, asystencką pracę socjalną, bo jeden pracownik socjalny ma 17 rodzin pod swoimi skrzydłami, pod swoją opieką. Pomaga w załatwieniu wszelkich formalności, które do tej pory dla tych osób były nie do przejścia. One tak naprawdę nie wiedziały, w którym kierunku pójść, do jakich urzędów pójść, jaką pomoc uzyskać. Często jest tak, że nie wiedzą, z jakich możliwości, z jakich zasiłków mogą jeszcze skorzystać, jakie dodatki im przysługują, to, że mogą wystąpić o stopień niepełnosprawności, bo są często chorzy. Także tutaj w kierunku takim działamy, że te osoby pospłacały, część tych osób, o których mówiłam, 6 osób, 6 rodzin tak naprawdę, spłaciło całkowicie zadłużenie. Praktycznie wszyscy zaczęli w jakiś sposób możliwy dla siebie, bo to są różne sytuacje, zaczęli spłacać to zadłużenie. Są czasami zadłużenia około 50 tysięcy, więc tutaj już jest naprawdę problem. Ale jeśli widzimy, że te osoby płacą, to widzimy, że one zaczynają widzieć chęć do współpracy, do tego, że widzą ten dom, w którym mogą tak naprawdę spokojnie kiedyś zamieszkać. No, wymaga to czasu jeszcze i mam nadzieję, że nie zejdą z tej drogi i nawet po zakończeniu tego projektu będą mogły dalej z nami się kontaktować, korzystać z naszej pomocy i rozwiązać swoje dotychczasowe problemy. Pani Edyto, a czy moglibyśmy przypomnieć z tego spotkania jeszcze te konkretne informacje liczbowe na temat tego, co udało się w ramach tego projektu zrealizować, czyli to, że na przykład 4 osoby skończyły terapię alkoholową, 3 osoby wystawiły mieszkanie na sprzedaż, udało się sprzedać to mieszkanie z korzyścią dla pozostałych domowników i siłą rzeczy udało się spłacić zadłużenie. Takich liczb
tych pozytywnych liczb jest zdecydowanie więcej. Czy mogłybyśmy o tym porozmawiać właśnie? Najbardziej. Tak jak mówiłam, 6 rodzin spłaciło całkowicie. 51 jest dalej w projekcie. Około 30 zaczęło spłacać czynsz. Kilkanaście jest dodatków mieszkaniowych, których pomogli w załatwianiu tych formalności, pomogli pracownicy socjalni i mediator. A w jaki sposób osoby zainteresowane tym projektem mogą wziąć w nim udział? Wystarczy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej. My już wtedy skierujemy, jeśli w danym momencie nie ma wolnego miejsca, ale tak naprawdę za chwilę się pojawią, bo wiemy, że już kolejnym osobom udało się pomóc na tyle, że za chwilę będą miały spłacone całkowicie swoje zadłużenia, więc one pozostawią to wolne miejsce dla kolejnych potrzebujących osób. I pracownik socjalny już wtedy, on kompleksowo zajmuje się daną osobą, daną rodziną, kieruje, mobilizuje do dalszej pracy, także zachęca, więc tutaj tylko wystarczy z nami się skontaktować, zadzwonić bądź przyjść, jeśli osoba chce porozmawiać w swoim mieszkaniu, chce być anonimowa, my przyjdziemy do niej. Jeśli osoba jest chora, nie może wyjść ze swojego mieszkania, my przyjedziemy wraz ze specjalistami, którzy są konieczni do rozwiązania danej sytuacji. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Dziękuję również i zapraszam do wzięcia udziału w projekcie. Idea programu generalna to jest wychodzenie, proces wychodzenia z bezdomności, natomiast my w naszym komponencie tego programu, w naszym segmencie, nazwijmy to, kładziemy nacisk przede wszystkim na zapobieganiu bezdomności. Staramy się wypracować metody takie współpracy z klientami, żeby uchronić ich przed tym już ostatecznym nieszczęściem, jakim jest utrata mieszkania i zasilenie rzeszy bezdomnych. Problem jest trudny, dlatego że praktycznie w dobie kryzysu, który jednak jakoś się uwidacznia przy wzroście bezrobocia, coraz więcej osób jest zagrożonych bezdomnością. To nie jest tak, że bezdomny to jest tylko alkoholik, to jest osoba, która nie chce pracować. Często są to ludzie z wyższym wykształceniem, lekarze również, prawnicy, którzy po prostu wypadli z rynku pracy i z jakichś powodów, często zawirowań rodzinnych, utracili mieszkanie i stali się bezdomnymi. Dlatego nasz program, który realizują w tej chwili dwie dzielnice Warszawy, a w skali kraju 18 gmin, program pilotażowy jest nastawiony zarówno na pomoc w wychodzeniu z bezdomności, jak również na tym, żeby tej bezdomności zapobiegać. Ten program skierowany jest do ludzi, którzy już popadli w zadłużenie, już mają problemy z spłaceniem czynszu i są zagrożeni eksmisjami. W dzielnicy Ursus takich osób jest na szczęście jeszcze niedużo. Naszym, można powiedzieć, sukcesem już w tej chwili jest to, że stworzyliśmy rodzaj partnerstwa lokalnego, w skład którego weszły zarówno spółdzielnie mieszkaniowe, urząd, schronisko czy pensjonat kamiliański przy traktorzystów, nasz ośrodek pomocy społecznej i zarząd gospodarki nieruchomościami. Dzięki tej współpracy możemy określić, kto jest zagrożony eksmisją i tym samym bezdomnością wkrótce, i takim osobom staramy się pomagać. Jeśli chodzi o konkretne działania, jest to przede wszystkim pomoc prawna, pomoc doradców finansowych, pomoc przy rozkładaniu zadłużenia i pomoc przy spłacie, ale pomoc w kontekście pomoc, którą możemy określić jako pomoc merytoryczną. To nie jest tak, że my dajemy pieniądze, bo takich pieniędzy po prostu nie mamy.